Witam Cię, drogi widzu, z tej strony YouTuber i zaczyna sobie odcinek specjalnie dla Ciebie. O kurde, błogo spadło, zakładamy. Jeszcze ku nie jest takie, żeby sobie popylać bez tego błoga. Znaczy, no niby mogłem, bo no nie padam tu z żadną M2, ale wolę sobie ubrać to błogo i troszkę mniej HP tracić. Weźmy sobie, o, tak, zróbmy sobie dokładnie tak, jak zrobiłem. I nie ma E2-ek. A cóż to się wydarzyło, że nie ma E2-ek? Okej, okay, no tutaj najwidoczniej Ananiel, Gotthardus są zbici, więc pewnie Berga i Sadolka również. Logam. Logamy już na Monie, bo dostałem info, że się zrespiła. Kto tutaj XP i gdzie XP? A, Tancek 200. Dobrze, okej, okay, logamy na Monie. Logamy, moi drodzy widzowie, na Monie i ważna rzecz, od majestatycznego to właśnie gracza dostaliśmy pazur czy smoka, ten oto pazur młodego smoka i sobie ten pazur otworzymy dzisiaj na odcineczku, w sumie to zaraz, najpierw sobie przelecimy może, ja bym dziennego zaczął, dosłownie bym zaczął tylko, o. Sobie rozwiążmy grupę, nawet troszkę śmieci mogę pozbierać, bo pieniążki, wiecie. Hajs, Pitos, Mamona, Kasjanda i inne. Zielone dolejry, złotóweczki, plyny i te sprawy. No chodzi o cash, baby, cash, baby. No musimy sobie troszkę tego hajsu narobić. No ja teraz tego robić na odcinku nie będę. Teraz sobie pójdziemy zbić ciutka, bo nie ma go na timerze klanowym, to może sobie stoi ciutek, to zbijemy, zdropimy akurat legendarny hełmik, o siema, nie tą razą, ciutka już nie ma, i co, i zaczniemy sobie, tylko pierwszy dialog przeklikam, nawet nie będę czekał na odebranie tego dialogu, bo i tak dzienne będę robił dopiero wieczorkiem, także chodzi mi o to hyc, żeby szybciej po prostu później zrobić to dzienne. Już mamy pierwszy dialog, dobra, sprzedajemy sobie liście, wszystkie liście sobie sprzedajemy i klikamy jeszcze to, super, no ziup i ziup, dobra, jest wszystko, jest i to, ok, i lecimy na pustynię. Lecimy na pustynię i na pustyni szukamy sobie zameczka. Gdzie jest zameczek? Na smoczy pazurek. Ups. O, jest i on. Właśnie, co jest w aktualnościach? Może coś ciekawego będzie. Give no money. Sezon kuferków jest. Widzę. Jest sezon kuferków. Właśnie. Ja podobno miałem otworzyć jeszcze jeden kuferek dla widza. Może to zrobimy. Może to zrobimy gdzieś pod koniec. No i dobra. Mamy smoczą skrzynię. I odpalamy. Co mamy? Hero, okej. No nie jest to item pożądany przeze mnie, ale jest to heroik. A heroiki, no wiadomo, można sprzedać. Można sprzedać. Gdzie mnie wyrzuci? Tu mnie wyrzuciło. W tym samym miejscu. No to sadgę. Sadgę, to nie ma co nawet myśleć. Set będzie za chwilę. To sobie sprawdźmy tego seta. Kto tu stoi? A, Zyntex. No to sobie zbijemy tego seta z Zyntexem. Na jedno bicie się wskoczy, no jak jest kamyk, no to między przejściami sobie zbijemy seta, hyc, o, piramidka, jeszcze jakby się zgarnęło, no niestety, nope, ale zawsze jest to jakieś bicie seta, sobie jeszcze zbijemy to dziadostwo i sprawdzimy sobie kapłana tutaj, bo po to głównie tepnąłem, żeby sprawdzić kapłana Negotepa, no nie ma tutaj, zbijemy sobie jeszcze te dwie grupki, niechaj da zwyklaki jakieś, halo, gro. No nie dało. Chamstwo w chamstwie. No cóż, dobra. No i lecimy sobie normalnie za kapłanem. Gdyż, ponieważ, bo nawet na minut nikogo nie ma, zakładam, że stoi, tak jak zawsze. Nie wiem, co by musiało się wydarzyć, żeby ktokolwiek tego szukał, kapłana. On ma fajne legi. Nie mogę powiedzieć, że nie. On ma spoko legi, ale problem w tym, że są lepsze. Że po prostu są lepsze. I lepiej jest latać po inne legi, niż po te z kapłana. Ja bym bardzo chciał jakieś runki, bo tych runek mam 755, to jest żenada, to jest żenujące. A run, nie wiem jak dawno, już nie wiedziałem, oni nie wiem, wyłączyli te runy w ogóle z
z lotów? Co się stało? Halo, co się stało? Skąd to zwątpienie? No zwątpienie jest posiadane, bo nie ma run w ogóle. Nie wiem, ja od 3 tygodni nie widziałem, żeby runy spadły jakiekolwiek, komukolwiek. I to, czy to ze dwójki, czy to z Herosa, no kurde, nic, zero, nul. No jest to niepokojące, nie wiem czemu. Jeśli wiecie, o co chodzi, albo wam normalnie latają runy, no to możecie powiedzieć. Napisać w komentarzu, w sensie. I co ja mogę wam rzec, drodzy widzowie? No szukamy tego kapłana, szukamy z nadzieją, że znajdziemy go szybciutko. Hyt, kolejna grupka. O nie, zabrałem mi HP, o nie. Tu sobie zbijmy, widzę, że Zuf mi respi, Zuf i Sataniel, to sobie zaraz tam wrócimy na sektę. O proszę, takie trzy lociki, to ja rozumiem. No troszkę, wiecie, troszkę hajsu zawsze wpadnie z tych kilku itemków, jak się przebiega tego kapłana. A pieniążki, no przydadzą. Podobno licytacje, bedo, jakoś długo. Nie wiem, możliwe, wierzę, że będą. I będą bronie pomocnicze. Czytaj, strzałki, tarcze, orby, sztylety. Oho, i to tyle w sumie. Z tych całych broni pomocniczych, dobra. Respią się tam, mi te dwójki. To sobie logamy. Nymfa też się respi, ale nymfę tą sobie akurat odpuścimy na rzecz znalezienia kapłana. O, jest Teddy, siema Teddy, bijemy sobie najpierw Zufa, z Teddym. Let's get ready, you are Teddy. Siup. No niestety, nic ciekawego nie spadło. Den był przed chwilą szukany, Teddy, no szkoda, że mnie nie słyszysz. Ale no cóż, dema przeszukałem dosłownie przed odcinkiem, bo prawdę mówiąc chciałem zacząć Demonisem. Chciałem zacząć odcinek Demonisem, żeby wiecie, ładnie zacząć od Herosa. Kota znalazłem jakieś 20 minut przed odcinkiem, ale stwierdziłem, że mam za dużo rzeczy do ogarnięcia, żeby już się zabierać za nagrywkę. Poza tym z kota i tak gówno spadło, dwa unikaty i skrzynka, także no lipa. Widzowie, naprawdę dua lipa. I napiszemy majestatycznemu kam kapłana bi Monikę. Tak mu ładnie napiszemy. Niech chłopak sobie normalnie bije dwójkę. Mam nadzieję, że już na następne bicie Moniki będę. Bo Monika, no, oddała legę. Ostatnio oddała legę. Byłem w grupce tej. W tym szczęśliwym biciu, aczkolwiek nieszczęśliwym, patrząc na fakt, że tej legii nie złapałem. Smutne, bo były to łapy, które bardzo chciałem, ale dla klanowicza, no, bywa i tak, nie? No, na sesie, że tak powiem, przyzwyczaiłem się do tego, że tych legend za pierwszym razem nie łapię. Patrząc na ilość par butów, które mi przeleciały przez palce, aż w końcu złapałem te swoje. A też te swoje zapałem na ogromnym farcie, bo były trzy osoby, łącznie ze mną, które te buty mogły łapać, także... No na farcie, a teraz no, niestety Monia okazała się bardziej pechowa niż set w tym wypadku. Ale no cóż ja mogę wam powiedzieć, no nie tym razem, ale nie poddaję się, mam tam 1K bić tej Moni jakoś tak, także... No jedna legenda na 1K bić, zaraz w sumie zobaczymy. Gdzie ona jest? Monika. 1096 bić, no, a tamta lega spadła tak jak miałem, powiedzmy, ten niecały 1K, chyba tam było 980 coś bić, bo pamiętam z Welem pisałem sobie, z Patrysiem, którego serdecznie pozdrawiam oczywiście, pisaliśmy sobie i właśnie mu powiedziałem, że no jak na tyle bić, jedna lega, no to tak średniawo, aczkolwiek wiem, że są ludzie, którzy więcej tych bić mają, zanim im lega spadnie. Także jakoś bardzo nie narzekam. No mówię, szkoda, że akurat wtedy było tyle osób w grupie, które mogły to łapać, że akurat kilka bić przed tym przyszli i w ogóle przestałem to bić sam. No kto wie, może gdyby nie przyszli, to tą legendę już bym miał założoną. A możliwe, że tak by było, że wcale by ta lega nie spadła. Albo spadłaby jakaś inna. Cokolwiek innego. Albo przyszedłby przeciwny klanowicz.
zdedałby mnie i by sam zlotał tą Legię. No kurde, milion różnych opcji, także no spoko, że spadła, fajnie, szkoda, że się nie złapało, ale będą następne. No i tak widzowie, powoli, powoli staram się robić ogólnie te postaci i tutaj stoję na dwójce i tam to i siam to i nie wiadomo co jeszcze, po co się i dwoje i troje. Ale są nadzieje, bo, no bo te legendy czasem spadają, czasem się je widzi. No, no niestety kolosi, tytani są dla mnie bardzo, że tak powiem, bardzo skąpi, można to tak powiedzieć, tak ładnie określić kulturalnie. I tak samo skąpy jest Negotep, którego się znaleźć nie da póki co, co mnie martwi troszkę, ale jeszcze jest przed nami sporo respów, bo mamy jeszcze raz, dwa, trzy respy na początku i tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tu mamy pięć, czyli mieliśmy osiem, mamy siedem respów do obczajenia, także no jest kilka tych respów jeszcze. Ma szansę na sukces nasz kapłan i mam nadzieję, że będzie, skoro no wiecie, Tepek stał, młodego smoka klan zbił, no ogólnie tych herosów, no to no cisną. No to mam nadzieję, że kapłan tym bardziej będzie stał, że raczej nie inaczej. Dobra, 5 respów zostało, tutaj 2, po jednym w sali pierwszej i sali drugiej, no i w tej jakby sali wejściowej na katakumby też 2 respy mamy i kapłana, siema, wysyłamy na klan, hyc, pyk, i jeszcze tak na klan wyślemy, hyc. No i jest znaleziony Heroes, Negotep, Czarny Kapłan, idę od seta. No żart. Chłop napisał, że idzie od seta. Ja cię kręcę. Co za żenada. Ja pierdziele. Co za ludzie, nie no. Kurde, ciężko jest zrobić kilka questów z macho, żeby mieć 30 denarów i se wejść od ruin pustynnych burz. No co za ulungi, Jezus. Dobra. Widzowie, co ja mogę wam powiedzieć? Zaraz sobie logniemy tak to na sektę. Zaraz sobie logniemy na sektę. Tam pewnie Teddy. Teddy już czeka. Napiszemy, może stoi Teddy. Teddy. Stoją E2. O, idzie tutaj. Sika Lafon 271 Mac. Ja nie wiem, co ci ludzie, kurde, wszyscy pobrali te stroje na tego łucznika. Jezus, dziadostwo takie. O, proszę. Tutaj sobie majestatyczny wziął normalny strój, a nie ten, kurde, na magiem wziął tego na łowcę. No, co za ludzie, no, no idź pan. Dobra. Dobra. Napiszę im Legyna 2. Jak tamten przecież będzie półtorej godziny szedł z tego seta, Jezus. Dobra, ale ważne, że Heros znaleziony. Zaraz zdropią runy i lega. Teddy jawczy chyba. No, Teddy chyba jawczy. No nic, trudno. Także zbijamy. Obie dwójeczki, hyc. No, słabo, nic nie oddają ten Zuf i Sataniel, chociaż nie powiem, pierwszego dnia jak się tam ustawiłem, no to posypały, chyba po 2 herka dały oba, także no coś tam posypały. Dawaj mnie drużyna. Dobra. Jak kurde do innej drużyny. No dziadu. No. Czym on idzie? Tropicielem. Dobra jest. To ja wiem co robimy zaraz, normalnie. Zrobimy legendę dla kogo? Dla Vela łapy klepane. Dobra, napiszemy tak najpierw tutaj. Po kapłanie. I teraz tak, patrzymy, cyk. I niechaj lota lega. Jocie, panie kręcę, Jezus. Dobra,
Może się uda her złapać, to będzie very good. Very good i very good. Sprzedajemy sobie śmieci. Coś mi tu spadnie z tych lotów. A jeszcze sobie... O, perfekta! No i to mi się podoba. I chodźmy sobie od razu na monię. Kurde, coś powiem wam, że ta monia ostatnio tymi słoiczkami, znaczy słoiczkami, tymi kroplami zaklętej duszy, coś ostatnio żydzi i nie daje tych teleportów. Co mi się nie podoba. Czy dzidziu idzie do nas? Tuzal idzie, dobra, to poczekamy na niego. Co odrzucone, ty, gościu? Co odrzucone? Co chłop odrzuca moje zaproszenie tutaj? Dobra. Dzidzio, dzidzio. Czekam z Moniką na ciebie. Tak mu ładnie napiszemy. No i co? Poczekamy sobie chwilkę. Kurde, ten hopesz. Oddał hero. Dwa unikaty. Nawet nieźle jak na niego. Ale kurde, co się dzieje z tymi herosami, że w ogóle run żadnych nie sypią. Aż muszę zaraz slot loga prześledzić. Sobie odpalę, zobaczę, czy rzeczywiście te runy to jest coś... No, odrzuca mi zaproszenie, no co za chłop, nie? No i patrzcie, bądźcie tu mili, normalnie czekajcie na typa, zapraszacie go do drużyny, a on odrzuca. No co za ludzie, no. Gdzie jesteś? No i znowu odrzucił, no co za cham. No cóż za chamstwo w chamstwie. Widzu. O, teraz akceptował, patrzcie. Zobaczył Monikę i od razu mu serce zmiękło. I akceptował zaproszenie. Dobra, chodźmy na 2-7-1, zobaczmy co tam się dzieje. No, ogólnie to tą postacią jak widać na bolidę sobie wróciłem, no bo dla Vela, lotam kamyk. No i napisałem na klanie, o co chodzi, że te runy nie lotają, czy mi się tylko... wydaje, no i tutaj cisną bekę, że no rzeczywiście nie latają, że garmo zmniejszyło procenty na runy do 0% XD. No ale no właśnie, no kurde, piszą tak samo, no ja też od jakichś 2-3 tygodni ani jednej runy nie widziałem, no kurde, to jest troszkę przygięcie, nie? No ja rozumiem, że no wcześniej niektórym mogły lotać aż za często czy coś, nie? Ale że powiedzmy, nie wiem, robiło się przelot po 10 herosach i się miało z tego, jak spadły heroiczne i unikatowe runy, to ponad 1000 run. No. Także... No nie wiem, napiszcie widzowie co sądzicie i czy macie może jakieś info o co chodzi z tymi runkami. No bo rzeczywiście kurde, od naprawdę dawna nie było tych run żadnych, mi nigdzie nie spadły. Tutaj klanowiczom też, wszyscy się skarżą, tylko ktoś napisał, że spadły mu runy unikatowe z Sybilii. Także, no ale to, no nie wiem, kurde no, herosi nie oddają. A przecież tych herosów to się zawsze szukało, spoko, wiedząc, że przynajmniej te runki spadną i będą te runki, tak? Ja wiem, są gracze, co mają tych run po 30 tysięcy na przykład, tak? I mają to gdzieś, bo nic nie kupują za syły, dosłownie nic. No ale cóż, no ja jestem Jupiter, ja robię content, ja muszę mieć tutaj jakieś runki, żeby na przykład, nie wiem, kuferek kupić dla widza, albo nie wiem, albo loterię zrobić dla widza, czy jakieś kamyki. Co by widz też nie patrzył, jak z buta chodzę, tylko się teleportuję. Wiecie o co chodzi. No ogólnie to jest tak jak na przykład w FIFA, jakby w FIFA z meczy, w meczów czasami wypadały FIFA pointsy, nie? I by to wyłączyli, no i gracze, którzy nie ładują tych FIFA pointsów tak totalnie za hajs, a nagrywają na YouTube, no to im by się zmniejszyło, bo tych paczek by tyle nie otwierali, wiecie, mniejszy content na odcinek, a puszczę cały czas te mecze, mecz za meczem, tak średnio, bo zawsze kapaczucha w międzyczasie, czy coś, no dobra, średnie porównanie, no ale wiecie o co chodzi, nie? Wiecie o co chodzi. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. No, a ja tutaj sobie widzę, że sobie farmiłem troszkę tych zwyklaczków, no jeszcze sobie dociągniemy 13 miejsc, to nie jest jakaś tragedia i pomyślałem, że wrócę sobie na bolitę, ale no nie będę zużywał TPK, tym bardziej, że zaraz będę wychodził z domu,
zaraz wychodzę z domu, więc nagrywam to tak na prędce i kolejną część jakby tego odcinka właśnie zobaczycie widzowie później. Teraz sobie prawdopodobnie skończymy na Jaotlu. Nymfa jest za minutę 30. No dobra, no to jeszcze to Monie się zbije i ja będę kończył tę część, jakby pierwszą część tego odcinka. No resztę dogram, jak już wrócę do domu. No bo trzeba wyjść, trzeba załatwić kilka spraw, spotkać się z dziewczyną, wiecie o co chodzi, widzowie. No i co mogę wam powiedzieć więcej? Korzystajcie z życia, gdyż jest piękne. Żartowałem, żartowałem. I Jaotl stoi. Dobra, zbijamy sobie tego dzikusa. Coś nam dasz? No nie dał, okej. Okay. Ale przynajmniej stoi sobie spokojnie, czyli może salto na Mushite, ten typek 308 łowca, który tutaj biesiaduje dość srogo, może sobie przez jakiś czas jeszcze nie wejdzie, zobaczymy. No ale tak jak mówię, ja zbijam Monikę i robię timeouta. Jest dzidzio, siema. No i zbijemy sobie driadę liściastą. Ciekawe, czy nam coś odda dzisiaj jeszcze. No kurde, niech oddaje. Ja bym bardzo chętnie przygarnął wszelkiego rodzaju kolorowe przedmioty. Czy to kamyczek, czy to herka na przepałkę, na sprzedaż, czy to właśnie Legendary Notificator. Dobra, zbijamy ją. Hyc, no i liść. Damy buziaka majestatycznemu. No i widzowie, zapraszam do kolejnej części tego odcineczka. Cykens. Dobra, jesteśmy widzowie. No i to co muszę wam powiedzieć, co się właśnie odwaliło. Znalazłem dema. Zbijając sektę, znalazłem dema. No i teraz sobie również zbijemy sektę. Ale zbijemy ją sobie z nowym naszyjnikiem S. Zakładamy CB-czek z Demonisa S. Perfekt, po prostu cudo. Mamy legę z dema. I zaklepałem, no niestety nagrania z bicia nie mam. Ze względu na to, że... No nie włączyłem po prostu jeszcze nagrywania, ale gdzieś tu teraz na ekranie powinien wam się wyświetlić screenshotik z mojego zajęcia legendy, no dość śmieszna sytuacja. Dobra, zbijamy sobie jeszcze Gotha i zaraz sobie nie wiem co porobimy w sumie, bo całą sektę zbiłem. Dobra, chodźmy na Bergę i Sadolkę jeszcze może. No, także to co mówiłem w ostatnim czasie, że no pewnie teraz ten tropek zostanie legowany. No legia z dema, legia z sebekiem. Co ja mogę powiedzieć? Jakbym miał wybierać legendy z Herosów, to chyba wolałbym czapkę z Mulermy, aczkolwiek no naszyjnik miałem zdecydowanie gorszy niż czapkę, no bo naszyjnik widzicie jaki miałem. Naszyjnik był bardzo średni. No i teraz z sekty pozostało mi zlotać jeszcze pierek. Pozostało mi zlotać pierek albo z PO, albo z klątwą. W sumie, widzowie, i ten będzie spoko. I czapka z Sadolki, no nie będzie zła, aczkolwiek finalnie i tak będę składał zbrojkę z właśnie z krytyczną osłoną. No chyba, że zlotam zbroję z przyzywacza, bo taka opcja oczywiście też jest mało realna, że tak powiem. Nie wierzę w to za bardzo. Czekajcie, zapytam, czy zbił Sadolkę. Zbiłeś Sadolkę. Bo jeśli zbił... A, bo to i tak się przejdźmy, zobaczmy. No chyba, że mi właśnie teraz odpisze, że tak zbiłem. Nie, ale i tak nie ma Sadoli. Ale i tak widzę, że jej nie ma. No cóż, dobra. Chodźmy sobie do Tuni. No i co mogę wam, widzowie, powiedzieć? No mówię. Pierek z sekty, z PO. Albo z klątwą. Czapka, no też z klątwą, bądź z klątwą z Mulermy, albo właśnie krytyczna z sekty. No i pozostaje jeszcze kwestia łapek. Kurczę, jakie łapki chciałem mieć na tym? No przecież łapki z Zufulusa, tak? No to można powiedzieć, że wszystkie itemy, które potrzebuję na ten moment,
no to muszę zdobyć po prostu z sekty, nie? Łapki, no to mogę wam powiedzieć tutaj, ile już bić zrobiłem, mniej więcej tego Zufa. I gdzie oni tu są? Sataniel, Ananiel i Gotch, ich trochę mniej, bo tego Sataniela i Zufa bije razem, widzicie, 213, 205. No bije ich tak trochę częściej, staram się przynajmniej bić ich troszkę częściej. Tutaj jest nasz kompan, farmi sobie, niech sobie farmi, dobrze, tutaj dwa podki mam, no ale co najważniejsze, no mamy dwie legi, szkoda, że ten podpis mi zawalili, ale najważniejsze jest to, że jest ta legenda, po trzech dniach jest zdobyta kolejna, także wiecie kiedy właśnie tą legendę tutaj zdobyłem, kiedy nagrywam ten odcinek. Lgnijmy sobie na Monie. Ja mam nadzieję, że tutaj mi za bardzo, czekajcie, bo teraz zobaczyłem, że mi powiadomienia chyba przychodziły na Messengerze. Mam nadzieję, że jakoś nie bardzo, ale no. No i bijemy również sobie Monię. Monia, jak wygląda sprawa z Monią, już wam pokazuję. 1178 bić, lega, 50 Hz, 68 unikatów. Także no, troszeczkę jest. Zbijamy sobie tak to ją od razu. Hyc, liście, nic ciekawego. Zagadka jakaś, zagadka. Dwie kulki, armatka. I chodźmy na łowce. 271. Tutaj też się coś zmieniło w ekwipunku, to mogę wam powiedzieć. O, aukcjoner, coś się chyba nie sprzedało, ale jak widzicie, jest zbroja stezy. Na razie ulepszyłem ją na plus 1, bo wziąłem takie 3 heroiki z depozytu, które były związane z właścicielem, które na pewno mi się nie przydadzą. I o, tutaj się nie sprzedał mieczek. No nic, trudno się mówi. A właśnie, dzisiaj wszedł ten cały kozacki event walentynkowy. No tragiczne są te stroje. Znaczy powiem tak, ten jako na tropiciela na przykład nie jest jeszcze zły. Ten na tropka nie jest jeszcze zły. Te dwa tutaj, no to ten, czekajcie, bo się coś zbugowało z tym sklepem. Te dwa tutaj nie są jeszcze takie tragiczne. Ale tak to jest średnia. Tak to jest średnia sprawa z tym eventem. No i jest jeszcze coś takiego, że tutaj się taka elita respi. Ja wam postaram się ją znaleźć, bo ona się respi po miastach, z tego co wiem. Czekajcie sekundkę. O kurde, czekajcie, bo ważny telefon jest. Jest i elita, dobra. Wait a second. Dobra, po tym ważnym telefonie już jesteśmy. Kurde, nie wiem, ten klanowicz tu już szedł i w końcu nie doszedł. Dobra, mamy tą elitę całą, zaraz ogarniemy sobie, co z niej spadnie, a nam spadła skradziona walentynka 1. Okej, okay, i otwórzmy sobie. Dobra, starej puszczy, spoko, jakieś tepki. Niechaj będzie i tak, i wracamy sobie na tropka i zbijemy sobie znowu całą sektę. Powiem wam tak, całkiem spoko się gra teraz, właśnie tą sektę sobie całą przechodzę. Później sobie logam na jedną postać, później logam sobie na drugą postać, zbijam sobie na przykład Monię, a tam zbijam Jotla, albo sobie farmię trochę hajsu, jak tutaj mam chwilę przerwy. Także no powiem wam, lata się całkiem spoko i te trzy postaci jak na razie mi jak najbardziej wystarczą, bo no chciałbym na nich zrobić jakiś ekwipunek, tak? No tutaj na tym tropku, no to mówię, no to co potrzebuję, to wszystko bije, tak? Czapę, no to mulchę muszę szukać, no bo chcę tą klątwę raczej, ewentualnie no krytyczna jeszcze bez zbrojki, no to muszę tak to właśnie zacząć bić sadolkę, ale tam raczej nie wchodzę, bo tam ciągle ona jest zbita przez klanowiczów, a ja nie chcę się tam pchać, ja sobie stoję cały czas głównie na STS, na Zówku, no ale teraz o, dwa unikaty, spoko, fajnie, przydadzą się do ulepszeń jakichś śmiesznych albo do przepalania. No, chyba sobie też, wiecie co, wsadzę tutaj, o, mam ten łuk heroiczny, okej. No, chyba sobie zacznę te unikaty pakować w ten łuk heroiczny, żeby troszkę go zacząć ulepszać. No, bo tych unikatów całkiem sporo z tej sekty leci, nie powiem. Jeszcze czasem, no dzisiaj na przykład z Lulukawa poleciał mi unikatowy łuk, ale on już został, że tak powiem, przepalony. Został przepalony w zbrojce stezy, no bo tam troszkę tych unikatów poszło. Również, no zobaczmy co Berga odda. Berga nic nie oddała ciekawego.
No, ale zrobiliśmy sobie takie przejścia sekty, spoko. No i dwie legi. No najgorszy element ekwipunku w sumie żeśmy wywalili, tak? No bo ten nasz, nie dość, że na 165, to no już, oj, troszkę tych poziomów jest. Straty. Do tego, no teraz patrząc na te statystyki, no przywracanie jest praktycznie takie samo jak tutaj, tak? Różni się 20, no ale dwa razy więcej SA. Czekajcie, wy nie widzicie. Dwa razy więcej, ale to jest przecież logiczne, że ten będzie 10 razy lepszy od tego. No dwa razy więcej SA, te 2000, no 3000 życia, 150, no to 50 więcej. Ten tylko nie daje uniku, ale daje stówkę many. No i oczywiście daje bonus, tak? Daje bonus, cios bardzo krytyczny. Ciekawe, jak będzie się sprawował ten naszej. No jak na razie ja myślałem, żeby tutaj zamiast tego CBK nosić sobie sumarycznie FO z pająka. Taki był pomysł, ale jak na razie ja jestem zadowolony z tego, że właśnie jest ten nasior. I właśnie, tu mam jeszcze jeden prezent, skradzioną walentynkę 2, unikatową. Złapałem w jednym biciu, także otwieramy i mamy smoczą łuskę, 75 łusek. Dobra, spoko, zjadamy sobie, czyli mamy dzisiaj tepki i łuski. I jeszcze przy pierwszym biciu, przy jakim byłem tego elitowego dziada, no to spadło nam heroiczne to dziadostwo i wypadło mi wtedy kupon na wyczerpanie. Co prawda na unikatową miksturę z wyczerpaniem, ale jest to zawsze za free wyczerp albo jego odjęcie, ale raczej po prostu wyczerp, tak, już nie będę musiał bawić się w jakieś dokupywanie i wydawanie esełek na to, także no stąksik, a i pozdrowienia dla Patrysia Lawela, co mi tutaj GZ-ki napisał, że zlotałem na szyjnik. Cieszę się bardzo również. Dziękuję wam. No widzowie, a tą postacią staram się farmić złotko, tak? No tutaj znowu Bogo widzicie odpalone, już troszkę zużyte, bo 27 minut zostało. O, tutaj idealnie. Zachodni Mictlan jest niewybity, to sobie możemy przejść kilka tych mapek. I oczywiście w kierunku Jotla, tak? Powiem wam, że ta zbrojka no przepotężna, 258 heroiczna, daje 150 zręczności, 30 uniku, 30 energii i 3,5 SA, to jest posrane, 3,5 SA, kurde, no rewelacyjna jest ta zbroja, naprawdę, chyba bym ją ładował na plus 5, ale wiem, że jest to kosztowne, chociaż mam sporo zbrojek fajnych, heroicznych, seta na przykład. Jednakże nie wiem, czy po prostu nie będę ich składował na przyszłość mojego 300 łowcy, no bo tak między nami, hehe, dla mnie ta 300 jest the most important na moim akoncie i kurde, najbardziej w nią chcę wpakować, co tylko się da, żeby no tam i level był, i EQ zrobić fajne, a później będę szedł w dół po prostu, tak? Też jest taka fajna możliwość, że jak zrobię sobie na przykład kiedyś zbrojkę na 300 na tym łowcy, tak, z kamyków, z mrozów, no to ta zbrojka z 271 przechodzi na tą postać, tak, także no to też sztos, bo no klątwa, dobra zbroja, składana, legendarna, no lepszej nie ma, tak. Jeszcze zastanawiałem się, czy, znaczy, ogólnie pod tą postać lepsza chyba by była OR-ka, tak czy siak, bo tu mam czapę z dęba z klątwą, tu naszej stepka z klątwą i to już jest podwójna klątwa. No i tutaj wtedy OR-kę, tutaj łapy z tezy z cebekiem, pierek z tezy z cebekiem, z dotykiem i tu buty krytyczna, także no jest naprawdę sztos, ale tak jak ja sobie to wymyśliłem, mogę robić tak, że na przykład pod profesje magiczne będę sobie tutaj nosił czapkę stepka, bo tak planowo czapkę stepka albo czapkę z ciutka, co jest bardziej prawdopodobne, że właśnie to będzie czapka z ciutka. Tutaj będzie naszej właśnie stepka, tak czy siak, zbrojka ta właśnie z klątwą, pierek z dotykiem, łapki z cebekiem, bądź z dotykiem, no bo tutaj, bądź z OR-ką, no bo jakby nie patrzeć, tą OR-kę tutaj cały czas mamy. Ona ma niby staty bardziej pod tanca, co jest zauważalne, ale jest to i tak spoko legenda i ja tam jestem zadowolony, że zlotałem, że zrobiłem sobie te łapki, no bo to jest zawsze jakaś spoko legenda, tak? No aktualnie najbardziej ciąży mi hełmi naszej, no bo widzicie, są najgorszej rangi, no i później będzie do zmiany pieras. Do zmiany pieras ze względu na swój level, plus no podwójny bon krytyczna osłona, tak? Jak tu by się pojawił pierek stezy, no to by był sztos totalny. Na 300 raczej bym go nie nosił, bo tam już ten bonus zaczyna zanikać. Chyba na 315 albo na 330,
zaczyna zanikać. Kurde, musiałbym sprawdzić. A teraz mi się, prawdę mówiąc, nie chce. No, widzę, że Zufa i Sataniela zbił. Van Center. O. No cóż, trudno się mówi. Trochę się zagadałem na tym moim łowcy tutaj, idąc na Jotla. No ale nic, już prawie żeśmy doszli na miejsce. I czemu od razu nie poszedłem na Jotla tam sobie stać z tym błogiem? Bo ja wiem, że tam prawdopodobnie zaraz jakiś wrogi klanowicz przyjdzie. I będzie lipa i będę musiał uciekać, a tak no sobie zawsze nafarmiłem praktycznie całą torbę itemków. To wszystko Tunia bardzo chętnie przyjmie ode mnie, ja jej to bardzo chętnie wszystko sprzedam, nawet nie będę się wykłócał o cenę. Widzicie, taki jestem miły i dobry. No, nymfę mamy za 1,5 minutki, a ja mam chyba postać zestawioną na Berdze i tak. To w sumie dobrze się składa, bo wrócimy sobie na Gotha i Adaniela. No mówię, teraz ten pierek i łapki z Zufa. O proszę, no i Herko, spoko locik. Jak najbardziej przyjmujemy i wracamy na tropiciela. I później sobie z powrotem wskoczymy na 300 na Monie. Zbijemy ją sobie. Herosków na 300 niestety, a nie, jestem jednak na STS. No to trochę sadgę. Herosków na 300 niestety nie ma do szukania. No niby mógłbym pokusić się o szukanie Tepka, bo ma tam powiedzmy, rozpoczął mu się ten minimal, ale jest to bez sensu. Smog zbity dosłownie przed chwilą. Co mogę wam powiedzieć? Negotep również zbity. O, stoją tutaj przecież Ananiel i Goth, to trzeba sobie ich zbić. No i Monia ma te 30 sekund do respa. Sobie zaraz tam logniemy, napiszemy. Pewnie sam już przelogował na 300 Van Center. Jest wylogowany, okej. Okej, jak będzie Monia miała 10 sekund, to sobie wtedy przelogujemy i sobie później na Bergę dojdziemy po prostu. I sobie dojdziemy na Bergę już po zbiciu Moni, bo jednak chcę mieć ją na tym minutniku, nie chcę się później bawić w jakieś loganie, nie loganie na wyczucie, a tak sobie wolę jednak i tak zbić tą Monikę i liczyć na legendę z niej, niż właśnie Bergę i z niej liczyć na legendę, tak? Zdecydowanie wolę Monię i to obojętnie jaką legę. No magiczne trochę by było smutne, ale tak czy siak wolę z niej legę, z niej coś już mieć. Naszej też bym przyjął, mimo że ten naszej jest spoko, łapki zdecydowanie do wymiany, naszej mniej. Pielek w ogóle jest no fajny, ten pieres jest fajny. Naprawdę, jakby był w ogóle na 300, na równo 300, nie na 296, no to już w ogóle byłby fajny. No, to by był ciekawy piereczek. W sumie wszystko, czego łowca może chcieć. Sporo uniku, sporo energii. Wysokie SA, zręczność, HP-ki. Koks. No niestety pustka. I wracamy sobie jeszcze na Bergę. Wracamy sobie jeszcze na Bergę, co by ją ubić. I tak sobie myślę, kurczę, jakoś zbliżamy się do końca. No kurde, pochwaliłem się nową legendą, która wpadła przed chwilą. No kurde, ale no nie spodziewałem się. Tak zaklepałem ten naszej, no bo mogłem zaklepać naszej na fizyczne, ale ja nie jestem, już chyba poruszałem nawet ten temat, nie jestem fanem tego, żeby zaklepywać legi na nie swoje profesje. Bo ja jednak wolę łapać na swoje, no nie? No nie wiem, dla mnie to jest bardziej important, żeby sobie zrobić akuła, nie żeby złapać legę, którą później będę próbował sprzedać. No bez sensu. Dobra, tutaj nic ciekawego niestety nie wypadło, Jotl za 2,5 minutki. Jak wygląda Zuf i Sad za 1,5 minutki? No to możemy iść na STS. Oczywiście nie używam tepków, no bo to no szkoda mi tepków. Później się przydadzą, chociaż mam ich sporo, to jednak i tak nie używam, bo mam ich jeszcze troszkę w pokoju, już sobie podkładałem część. Tutaj mam tylko takie, które na bieżąco używam. No i tak widzowie, także no ja jestem zadowolony z dzisiejszego dnia, mimo że przez cały dzień dosłownie nic nie latało, to tak późną porą, wieczorkiem wpadł ten nasior. No i oczywiście to nie koniec, ja jeszcze sobie pobiję przez chwilę te dwójeczki. No i co mogę wam powiedzieć, no kurde, żeby coś spadło. No jakby teraz jeszcze zówki spadły, no to już w ogóle by był koks, no bo dotyk ORK i cebek, no to już jest jakieś połączenie, tak? No na pewno ten dotyk, on dużo daje, bo w trakcie walki jak wejdzie, no to tam leczy fajnie.
No, to by było fajne. To by było fajne, jakby właśnie ten dotyczek wszedł. Albo jeden, albo drugi. O, lodofoczka tutaj zalogował. Van Center właśnie. Dodamy sobie go do drużynki od razu. Tutaj sobie poczekamy. Nawet dajmy mu błogo. O, niech ma. Akceptujesz to błogo? Czy nie akceptujesz? Dobra, akceptował. Dobra, zbijamy Zufa. Standardzik. Dwa potionki. I poczekamy jeszcze na Sataniela. Sataniel 25 sekund, ale mam nadzieję, że zrespi się nieco wcześniej. Także zobaczymy. No i co, moi kochani? Piszcie co u was, jak w życiu, nie tylko w Margonem, bo na przykład mi się ostatnio bardzo układa. Mimo że mam sporo pracy, sporo obowiązków, sporo na głowie, to naprawdę jestem zadowolony z aktualnego stanu rzeczy. Jakby troszkę więcej luzu było, chociaż nie wiem, czy wtedy bym nie wiedział po prostu, co robić z wolnym czasem, bo każdy teraz wolny czas spędzam albo z dziewczyną, albo na treningach, także no, wykorzystuję go ile się da, a wiem, że jakbym miał jeszcze więcej tego wolnego czasu, to zaraz bym się rozleniwił, tutaj zrobił to, bo bym sobie pograł, a tu bym sobie posiedział, tu bym sobie do późniejszej pory pooglądał cokolwiek, nie wiem, serial jakiś czy film, to bym rano nie wstał na trening, wiecie, o co chodzi, nie? No a jak jest taka, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, musztra, jakiś rygor, to człowiek się troszkę pilnuje bardziej i też bardziej docenia ten czas wolny, który ma, który może właśnie wykorzystać z drugą połówką, czy to z kumplami, czy na treningu, no na pewno docenia, tak? A najlepsze uczucie to jest takie, jak po 10, 12, 13 godzinach pracy jeszcze jedziecie na trening, który trwa 1,5 godziny, robicie cały ten trening, robicie go na maksa, po prostu ledwo schodzicie z maty, albo ledwo odstawiacie ciężary, trening, każdy jest na propsie i jedziecie do domu, wiecie, prysznic jakiś, coś tam, ogarnąć się i do łóżka. No ja mam zawsze wtedy takie, o fuck, no to jest to, czego mi było trzeba, to jest to, co warto zrobić i co naprawdę dużo daje, bo ja, mimo że jestem zmęczony, cholernie zmęczony, naprawdę czasami, to ja wam widzowie powiem, że kurde, jestem tak zajechany, ale jak wstaję rano i czuję ten ból mięśnia, czasem nie czuję, ale często się zdarza tak, że no nie jestem fanem wałkowania się jakiegoś czy mocnego rozciągania po treningu, także no czasem się zdarza, także coś tam doskwiera. Ale wstaję rano i myślę sobie, no, zrobiłem ten trening dzień wcześniej, dobrze mi poszło, fajnie, zadowolony jestem, no i kolejny dzień. No i z takim nastawieniem, wiecie, kurde, no, ze wszystkich sytuacji trzeba wyciągać jakieś pozytywy, widzowie. Jakby człowiek tak tylko szukał tych plusów, to by się w końcu nie doszukał, bo plus minimalny przestałby być tak widoczny. No i wiecie o co chodzi. No i właśnie wybiła nam północ. Idę. Tak, o, czekajcie, wywalone w tą bergę. Idziemy sobie na ziomka Elite. Gdzie zrespił tym razem. Ślepy jestem. Halo, widzę. Gdzie on jest, ten Elita? Halo, czekajcie. Tuzmer. A, Tuzmer, a nie Tornek, tak? To jest Tuzmer? Kurde, do Tuzla zepnąłem. Naprawdę to jest w Tuzmer? A, no jest tutaj. Anang. No rzeczywiście. Kurde. Dziwne. Dziwne, że w Tuzmer to ma respa. O, Nymfę zbił Van Center. Żal. A idź pan. A my siądziemy na ławeczce. O, tak ja. Siądziemy sobie na ławeczce.
Damy nawet błogo. Masz. O, widzicie, przyjął błogosławieństwo. No i kurde, o, dostaliśmy nawet buziaka. No, z racji, że ma żeński strój, no to co, odwdzięczymy się ładnie. Pozdrawiamy serdecznie, oczywiście, graczy tutaj wszystkich. O, widzicie, ten pan mi tutaj zaciupał podpis. Rivendell, kurde. Zajechał mi podpis, dziot. No ale dobra, ważne, że lega jest noszona. Lega jest noszona. No i co ja mogę powiedzieć, no. Niechaj spada teraz kolejna legenda tutaj. O. Barokok spyta, czy może pozdrowienia na next odcinku. No to właśnie się nagrywają. Nie odpowiem, albo ci odpiszę. Właśnie się nagrały. S. No i dobra, chyba czarowany jest Anang. Zobaczmy, co z Ananga spadnie. Bardzo jestem ciekawy, co z Ananga spadnie. I klepie kamyk XD. Dobra, walimy go podwójny mes. Elo. Dobra, cyk, STS. O, Łukasz wali na łeb, dostał skrzynkę. Dzięki. Napisał. Jak gracz należy do innej drużyny? Co należy do innej drużyny? Ile ten zów tu? 10 sekund. 10 sekund do zufa. Dobra, zbijamy zufa. Już wywalone w tą bergę. Zbijamy zówka i nie wiem, co zrobimy. Rozpieprzone te dwójki takie straszliwie. W cały świat. Dobra, bijemy S. I co? Gówno. Nic ciekawego nam nie spadło. Niestety. Dobra, chodźmy sobie do Tuni. Kurde, niby czuję to. Czuję to w kościach, że z Mulchy zaraz spadnie też lega. Znaczy ogólnie dzisiaj spadła legenda z Mulchy Czapa na magiczne. Ja cię kręcę. Ogólnie to GZ dla klanowicza Kevina, bo zlotał sobie właśnie legę z pająka. Właśnie naszej, co ciekawe. Właśnie nasior, kurde, graty. I cyk, zbijamy Jotla. No niestety nic ciekawego, z tego Jotla nam nie leci, jak wygląda czas nymfy. Dobra, wróćmy na chwilę na tropa, bo tam się ten Sat respi i ten God, Hananiel, no i zaraz po tym nymfa będzie. No to sobie zbijemy to, nie? To sobie zbijemy, czy on już zbił tutaj? Nie zbił, dobra, wracamy. Siema. Lodofoczka. Jest, o, jest i Sataniel, ekstra. Dawaj go od razu. W obroty bierzemy, hyc. No, dwa zwyklaczki, koks. Dobra, Ananiel widzę respi już praktycznie. God również. O, zrobimy sobie tak. Dawaj tepki. No nie dał tepków. Dobra, rozwiązujemy grupę i lecimy wyżej. Lecimy wyżej. O, tutaj dodajemy sobie Rivendella do grupy. O, stoi Ananiel. Widzę, stoi, cyk, hyc, zbijamy. I co nam spada? Też zbrojka i potek. O, jeszcze God. To sobie też z nim razem zbijemy. No i... lele, dawaj mi to. Kurde, zabrał. I wracamy. A nie, 3 minuty, dobra. No to... To na monie sobie wracamy na szybkości. Dobra, jeszcze nie zbita. Czekamy. Dobra, zaprośmy go sobie do grupy już. No i co? I zbijemy sobie tą Monikę. Ja nie wiem, czy się nie przejdę jeszcze za Mulchą na szybko, bo jest możliwe, że niby już stoi. No... no jest taka możliwość. Nawet całkiem sporawa. Jest i nymfa, bijemy, hyc, z liścia, niestety. No i dobra, zbijamy sobie jeszcze Jotla, hyc, lipa. No nie, dobra, kolejnej tej główki to my nie chcemy już nie chcemy. No i wracam sobie na tropicielka mojego. I wracamy i...
I kończymy sobie, znaczy kończymy, kontynuujemy szukanie mulchy. Przeszukałem całe Nidha, niestety tam jej nie było. Teraz sprawdzimy sobie tutaj ten respik i ten respik, później ten respik, później sprawdzimy sobie całą Grani Gawronich. Później logniemy sobie, znaczy właściwie to w międzyczasie logniemy sobie na Monikę, bo Monika już respi. Jednak nie logniemy, bo mamy mulchę widzowie. Hyc, cudownie. I wrzucamy na klan, więc no Monika niestety musi odpuścić. No i co, czekamy sobie na całą grupeczkę, moi widzowie drodzy. Dobra, będziemy sobie bili mulchę. Jeszcze czekamy 3 sekundki, może ktoś się obudzi. No nie, bijemy sobie i mamy... Ajajaj. No szkoda, sadgę. Nie tą razą. Wracamy sobie na sektę. Sataniel się respi. Trudno. Nie tą razą. Następną razem będzie lepiej, jeśli chodzi o loty. Co nam tutaj rozwiązujemy grupę i ze dwójek coś tu stoi. Kurde, no nic nie stoi, niedobrze. Niedobrze, dobra, szybki zów. Już się tepnijmy kulką. Dobra, jest lodowoczka. Poczekamy chwilę, może ktoś tu przyjdzie. 3, 2, 1. Bajo jajo. No niestety, nic ciekawego. Z zufa nam nie spadło. Ja od minuta 55. Dobra, zaraz trzeba coś wykombinować. Dobra, bijemy sobie teraz przyzywacza i z przyzy mamy 2 hera, 3 unikaty, nic ciekawego, nic niezwykłego. Tyle mogę powiedzieć i mogę powiedzieć jeszcze, że logamy sobie od razu po tym, o, dostaliśmy tą hera zbroję, także tyle okej. I czy teraz na tezie będzie już grupa, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Dobra, to na chwilę logamy z powrotem na tropka i na tropku lecimy... na dema, bo był w lochach kultu. A przynajmniej tak słyszałem, że był. Lubieżna klata demona. Dostaliśmy taką właśnie herozbrojkę. No spoko, przyda się. Raczej nie na tą postać aktualną, ale przyda się, wrzucimy ją sobie w herozbrojkę z tezy. Także no, to całkiem spoko, tak? No bo to zawsze herozbroja. O Jezus, prawie wszedłem w tego demo. Prawie w niego wszedłem, ale na szczęście nie. No, jest lega na odcinku, widzowie. Jest lega na odcinku. Ajajaj, ale po prostu, no, mózg stanął na chwilę. Tak patrzę, kto złapał i tak sobie myślę. Kurde, ciekawe kto, i tak czytam i się doczytać nie mogę i w końcu znalazłem. Ja cię kręcę, ale lipa, no naprawdę słabo. Słabo, bo jakby ktoś złapał, to ktoś... jakby ktoś, wiecie, złapał z tych, który jeszcze nie ma po prostu tego na szyja, to tam by nie było większego problemu, tak? No szkoda, nie złapał. Ale że chłop zdublował, no podobno mu okna upły nie pokazało, także idyky, nie wiem, nie komentuję. Trochę padaka, oje, no nic, śmiechawy przynajmniej są, jest śmieszne, no to teraz widzowie łapkę w górę trzeba zostawić. Trzeba łapkę w górę zostawić, no bo no, system się skraszował. 2, 4, 6, 7, 8. Troszkę już jest tutaj tych osób. W grupce też już większość. I zaraz logamy od razu na tezę. I będziemy lecieć później Drakolisza. I później będziemy lecieli Drakoliszka. Także no, solidnie jeszcze będzie szansa na coś z tezy. Dobra, taki lot z ma... O, dostaliśmy herko, spoko, logamy od razu na tezę. I szybciutko z tezy od razu lecimy na Dracola. Aha, zbili, XD. Zbili tezę, śmiechawa.
Pijemy sobie Dracola i mamy super ładnie, unikatowo posypało, no, srogo, srogo. Logamy na łowce 271, tam szybko też zlogamy i zbijemy tego Dracola. Kurde, szkoda, tą tezę zbili tak na szybko. No ale cóż, bywa i tak. Dobra, katakumby. Kurde, proszę mi tutaj nie pisać w tym momencie do mnie, gdy nagrywam odcinek. Dobra, to czekamy sobie na grupę. Czekamy sobie na grupę. I co, zobaczymy się znowu, jak będziemy bić Dracola, jak już w końcu ta grupa tu będzie. No i dobra, chyba będziemy już wszyscy tutaj gotowi do bicia. No i co nam odda Dracol? Drugi raz złoto, raz unikatowe, raz heroiczne. No cóż ja mogę wam powiedzieć, widzowie, no dzisiaj ewidentnie gierka nie oddaje. Zdecydowanie nie oddaje. No i dobra, widzowie, trochę sobie pomajstrujemy teraz. Odbieramy nagrodę zawierającą punkty doświadczenia. Jest tutaj tepek, jakieś ciekawostki. Sprawdźmy sobie Mythar. Czy jest tu może elitka? No nie ma, nie ma. Także teraz... Macho. No, odbieramy sobie trochę questów. Tutaj widzicie, jeden questik eventowy, walentynkowy odebrany. Teraz będzie drugi. O, konsul, siema. Zobaczmy w ogóle, czy jest ciutek. Zobaczmy, czy jest ciutek. Jest i on, elo, hyc. Główka only. Także lecimy sobie odebrać dziennego. I. Hyc, kapłanów, hyc, pięknie, 13% już. I kamek do Ithan. Lecimy. Czas ucieka, nagroda czeka. Piękna sprawa. Dobra, i teraz tu kolejny dzienny. Hyc. 17 już. Całkiem. I jeszcze mamy dwa questy do oddania. I jeszcze mamy dwa questy do oddania, mianowicie tutaj... O, Nidhal i Eder. Nidhal i Eder. Także lecimy tam sobie. No i tą postać oczywiście zostawiam. Tu jest godzinka błoga. Jeszcze na jutrzejsze dzienne. Zaczniemy sobie od Nidhal. Do kamienicy Alvara. No, trochę zawsze ekspa wpadnie na takich kuścikach. Tak jak prosiłeś, dalej. Dalej. I zawiera punkty doświadczenia. Pięknie. I dostaliśmy w ogóle koks błogo. Tu tepy do Mythar. Ej, spoko. Akurat to quest mega. I to błogo. Zobaczcie. 2800 HP, 800 przywrótki, 90 cech, 0,9 SA. Obniża o 1. Fajne. I ostatni kościk, który sobie odbieramy. Hyc, Anaret. A nie, to jednak nie to. Ciężko ci było. To nie. Sprawdź, aby jedna z ofiar w czymś innym. Okej, czyli musimy mieć tutaj do domu zgrzyta, bodajże to było to. Mroczny zgrzyt Weder, tak. Musimy zagadać z nim, bo mamy tutaj ten cały trzcinowy łuk Ananga. Okej, i teraz tu będzie chyba ten Anang. Jest i on. I zaraz skończymy sobie kolejnego kościka. No, mam nadzieję, że tak z 25-26% będzie. To będzie całkiem nieźle. To już będzie całkiem spoko. Hyc. Dobra. I 10 sekund. Czemu Witchan się respimy? Nie wiem. Ale po tym mamy wrócić do Anareta. Do Kreta Anareta. Hyc. Eder. I... Jest i on.
tak? A nie, dobra. Okej, ogarnąłem. Musimy założyć ten łuk pewnie, tak? Potrzebujemy zadania i zdobyć dodatkowy przedmiot. O, możemy w ogóle zdobyć przedmiot jakiś z tego Ananga. Dobra, to musimy chyba ten trzcinowy łuk założyć, żeby się z chłopem pojedynkować. Tak teraz kminie. Dobra. I jeszcze raz idziemy do Ananga w takim wypadku. Tak mi się wydaje, jak teraz, kurde, dopiero pomyślałem o tym. Ale jest to całkiem logiczne, skoro dostaliśmy ten łuk, to chyba musimy z nim zawalczyć właśnie tym łukiem. Jakimś kokslukiem. Sztos jest ten łuczek. Dobra, chyt. I dostaliśmy sercowy lizak. Okej, unikat. Jakiś useless. Dobrze, i jesteśmy weder. Jesteśmy weder, zakładamy z powrotem nasz łuczek i gadamy. Tak, i zawiera punkty 26,3%. I co dostaliśmy? Tepy do Nidhal i potkę. No te tepki są git, błogo jest git. Te całe potki jakieś, no takie jesz jakieś, nie wiadomo po co i na co. To komu? Lecimy sobie z powrotem na Macho, odstawić postać do namiotu. Lognijmy sobie na 210, bo napisali, że jest elitka w zniszczonym opactwie. To sobie podejdziemy na nią. Z miłą chęcią sobie na nią podejdę. Hyc. Lecimy sobie tam na tą elitkę. Zobaczymy, ile ludu będzie przy tej elitce. Oto jest ciekawość. Hyc, biegniemy szybciutko. Tutaj jest Łukasz, wali na łeb. Okej, mamy tu herko. Piękne. No, i jest Yanang. Dobra, poczekamy sobie, czy ktoś tu jeszcze przylezie. Dobra, bijemy sobie tego Ananga i mamy heroiczną skrzyneczkę. I powiem wam, widzowie, że polecimy sobie na chwilę jeszcze na kwiaty. Tam postać jest praktycznie ustawiona na tym, jak to się nazywa, poddziennego, a my sobie polecimy na kwiaty, wracamy sobie tutaj. No i tutaj będziemy mieli mały opening skrzynków. No i mamy. Najpierw mamy dwa zwykłe i trzy heroiczne. Także odpalamy hyc. U. Do portu Tuzmer, to się szanuje. I kanion straceńców. Dobra, dostaliśmy teleporty, to jest sztos. Pierwszy heroiczny. Jakaś useless trąbka. Drugi. Tepy i lizak. I trzeci. Tepy. No trochę tepków przynajmniej jakichś eventowych. Zawsze się to gdzieś tam powiedzmy przyda, tak? On tu portuzmy się przyda, kamień straceńców, liściaste roztaje, to może się przydać, prostara puszcza, już taki mam nawet. Taki mały opening dla widza. Siup, bijemy kota. Bijemy sobie dema i z dema mamy Legionasior. XD. Gratulacje Teddy. Gratulacje, no ładny nasiorek. Ale coś tak czułem, że spadnie reguwa. No, coś tak czułem. Piękność, piękność. Gratulacje, Teddy. Brawo, brawo ty.